Witam Was bardzo serdecznie przy swoim Wasz ulubiony YouTuber Konradowicz. A to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Dziś pojedziemy sobie z Ładowic Zachodnich do Grodziska, także zachodniego. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Mamy 1,5 minuty do odjazdu. Więc przełączę się na bieg do jazdy, resztę opowiem Wam już podczas i załączę najpierw baterię. Załączę dzisiaj baterię. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Widać EP08 stoi ładnie. Już czeka na to, aż wyjedziemy w trasę. OBS mi coś mało dziś tej karty graficznej i ja. Dziwne. Dobrze. Więc podniesie sobie tylny pantograf. Pantograf się podniósł. Prąd skoczył. Na woltomierzu. No niestety jest zamazany. Widać, nie widać co tam jest na mnie. Nie widać, że jest to woltomierz. Weźmy i załączmy sobie wyłącznik szybki. Tu się przenieśmy na nastawę hamulca na pociąg pośpieszny. I uruchommy przetwornicę. I sprężarkę. Już mamy od razu podany odjazd. Dziesięć wagonów PKP Intercity, które będzie ciągnąć EP08 Intercity. A więc tak. Zaczynając, jesteśmy na starej wersji symulatora maszyna. No starej, mówię dlatego, że na starej, bo jest to nowa wersja testowa, u tam coś 47 chyba, jak się nie mylę. Niestety, z energią drabinową okazuje się, że na tamtej nie działam. Na tej wersji testowej. No i co zrobi? No, wszystkie semafory na stój, żadnego ruchu pociągów. Nic nie można zrobić z tym fantem, więc dlatego jesteśmy na tej starej wersji. Długiej przerwy oczywiście są od nagrywania. Nie nagrywałem nic chyba przez 1 miesiąc. To albo wyjazd gdzieś na wakacje, albo coś i tak. No i schodziło. Teraz się patrzę, zapas odcinków się skończył, to trzeba to i nagrać i coś wstawić, żeby był ten zapas cały czas jakiś, chociaż tam nie wiem, ze 2-3 odcinki. No jeszcze wywaliło, no. Przedobrzyłem z matą.
jeszcze do 110 to będzie ograniczenie widzę. Czy handle spadają? Możemy sobie policzyć wagony. Ja wiem, że jest ich to 10. I tu jest ograniczenie do 110. Jakoś szlakowo od tego momentu zmienia się na 140. Co jest ze stacją? Dajcie moje główne pytanie. To już są te wadowice? Nie, to są wadowice park, więc tutaj się jeszcze nie zatrzymujemy. Bo już kiedyś taki błąd popełniłem. No nie no, trzeba zacząć jeszcze hamować. Następny semafor wskazuje tej na z prędkością pozwalającą na jazdę z prędkością ograniczoną 100 km na godzinę. Tutaj możemy się dowiedzieć, że następny semafor wskazuje sygnał stój. No już teraz nie wskazuje sygnał stój, tylko ograniczenie do 60. I można w spokoju wyluzować amulet. Trochę tych wagonów pasażerskich jest. Pierwsza i druga klasa. Połączone. Czupak. No i tutaj ja ten już jest rozkładowany, to znaczy szlakowa 120. Musimy podciągnąć pod sam wskaźnik W4, ponieważ mamy naprawdę długi skład.
Cały skład się zmieścił. Drzwi otwarte, pasażerowie siadają. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale chęci dźwięki też wydają podczas siadania. Nam przyjeżdżamy odjazd, sygnał. Odjazd to. Idziemy na wciągamy skład. Znaczy napinamy, naciągamy część, co to tam było dokładnie. No to niestety jesteśmy chyba na tych gorszych torach. Cały czas to 20, nie? I tym wyczynkowaniem też trzeba tej miarę dynamicznie operować. Żeby pociąg cały czas prawie równomiernie przyspieszał. Żeby pasażerowie nie widzieli zbyt dużej różnicy. Oczywiście wygoda pasażerów jest dla nas bardzo ważna, żeby nie szarpało. To czemu to niby? Rzuciła mi. No jakie zmiany napięcia były w tym? Przewada. Popsułem, nie ty klawisz. Przez przypadek przyniosłem do maszynowym. On tutaj wygląda aż cały świat z końca. Tak wygląda z prawej osi lokomotywy. Kiepsko mnie słychać, więc...